Grupę 7 przyjaciół założyła tak naprawdę ten klub. Każdy z nas aktywnie jakoś działa sportowo, ale tak naprawdę tą całą siódemkę przyjaciół połączyła woda. Miłość do wody. Całe lato, całe dzieciństwo, jak widać, mieszkamy na Kaszubach, mieszkamy na wsi. Jezioro mamy co kilka kilometrów. Nasze całe dzieciństwo to były tylko jezioro, tak? Spotykaliśmy się nad jeziorem. I to jezioro z nami zawsze, że woda, woda, woda. I ta woda nas połączyła, tak? I kombinowaliśmy po prostu, jak tutaj zrobić, jak się lato kończy, tak? Przyszły takie czasy, że coraz częściej było słychać, że ktoś wchodzi do wody, że co to jest morsowanie. Zaczęliśmy o tym czytać, ile to daje dobrego dla ciała, dla duszy, dla zdrowia. Spotkaliśmy jakiś tam morso, zaczęliśmy z nimi rozmawiać. No jak zaczęliśmy już morsować, trochę morsowaliśmy już niecały rok. Jesteśmy w takiej gminie. Gmina Wszystkowo to jest prężna gmina, tak? Która się świetnie rozwija. Mamy super wójta, pana Andrzeja Wyrzykowskiego, na którego zawsze można liczyć. Ja mówię, idźmy dalej, i zróbmy stowarzyszenie. W czasie całego roku jeździmy na rowerach, organizujemy wycieczki rowerowe, spacery, spotykamy się na basenach, spotykamy się na łyżwach, spotykamy się na rolkach, także każdy z nas coś robi, tak? Każdy z nas lubi jakąś aktywność fizyczną i przez to też, że powstało stowarzyszenie, poznali się ludzie, którzy się nigdy nawet nie znali albo się znali tylko z widzenia. Naszym mottem jest zejście z kanapy. Mieszkają w pięknych rejonach, wystarczy tylko wyjść z domu, zejść z tej kanapy, założyć buty i cokolwiek robić. Nie trzeba mieć karnetu na siłownię, nie trzeba mieć, nie wiem, super jakichś ciuchów. Wystarczy zwykły dres, bierzesz buty, idziesz na spacer. Siadasz na rower, idziesz kawałek. Tak naprawdę też dzięki temu, że też zaprzyjaźniliśmy się z taką grupą Rowerem Przeżycie. Dzięki nim poznaliśmy bardzo dużo fajnych rejonów, które mamy pod nosem, ale o nich nie widzieliśmy. Kochamy na przykład spacery, które dla nas organizuje Kasia czy Sebastian. Moim ukochanym jest na przykład Brąbuszewie pod wiatrak, tak? Moja koleżanka na przykład kocha szlakiem Raduni, gdzie ja w ogóle nie wiedziałam, że tutaj daleko Dzierżożna mamy taki szlak. I tak naprawdę to wszystko jest tutaj gdzieś pod nosem i dzięki temu, że stowarzyszenie powstało i o nas słychać, o nas wiedzieć, poznajemy innych ludzi, którzy nam mówią nawet, ej, idziemy tam, zrobimy to, może chcecie się dołączyć. Jeżeli się ma takich koło siebie ludzi fajnych, to się to chce, tak? Ja na przykład zawsze powtarzam moim morsom i zawsze to mówię i zawsze im dziękuję za to, że oni są. Bo dzięki nim są przodkowskie morsy. Bo ja jako prezes i taka zwariowana Maria, która miała marzenie i sobie go spełniła, sama bym nic nie zrobiła, gdyby nie ci ludzie, gdyby im by się nie chciało. My mamy w grupie ponad 70 osób. Także to są tacy członkowie klubu, którzy naprawdę są i nie są tylko na papierku, tylko są i się angażują, tak? I ja zawsze im mówię, że dziękuję im za to, że są, bo dzięki nim są przodkowskie morsy, dzięki nim ja spełniam swoje marzenia, spełniam swoje pasje i robię coś dobrego i też dzięki nim robię to, co kocham i kocham to, co robię.